Chorobą, czy też tak było? Czy Ada też była tak blisko Boga? Odkąd zaczęła schodzić na wspólnotę, Maranata? A może pani coś więcej o tym powiedzieć? Na wspólnotę krótko. Zaczęła chodzić przed chorobą? Tak, przed chorobą. Niedużo przed chorobą. I nawet mówiła, że na początku mówi, a co tam mówić? Normalnie tam mówi, jest, mówi. Nikt ją na początku tak nie ruszała, później zauważyłam coraz bardziej, ale nie było tak, żeby non-stop siedziała i modliła się, czy coś takiego. Nie, była normalną, gdzieś tam poszła z koleżankami, wyszła. Normalnie, kiedy miała się modlić, to się pomodliła. A co ją skłoniło do tego, żeby w ogóle pójść na wspólnotę? Chyba katecheta, który ją uczy, który uważała go, jak ona zawsze mówiła, za swojego tatę. Mówi, to jest mój tata. Czyli standardowo tak naprawdę, jak w tym wieku jest. Mówi, to jest mój tata, mówi, on ją uczy katechety i nawet gitarę też jej Grzesiek wybierał, także bardzo, też cudowny człowiek. I chyba on ją tak nakłonił i chyba koleżanki takie, troszeczkę starsze od niej, ale chyba i koleżanki tak samo. Tak zaczęła chodzić i mówię, no później, nawet jak była w domu, po szpitalu, ona jak mogła, no bo nie zawsze mogła, wiadomo, po tej chemii, to leciała też zawsze do kościoła, bo ona musi pójść na spotkanie. I ona tam widziałam, że się fajnie czuła. Widziałam takie jej, to jak przyszła, jak ona opowiadała w ogóle o tym. Ona tak miała uchachaną buzię normalnie i mówię, no wiecznie opowiadała, mamuś, robiliśmy to, mamuś, a tak śpiewaliśmy, a to tak, a to jedziemy na rekolekcję. No cały czas o tym gadała. No właśnie, ale przed chorobą, czy też tak było? Czy Ada też była tak blisko Boga? Odkąd zaczęła schodzić na wspólnotę, Maranata? A może pani coś więcej o tym powiedzieć? Na wspólnotę krótko. Zaczęła chodzić przed chorobą. Niedużo przed chorobą. I nawet mówiła, że na początku mówi, a co tam mówić? Normalnie tam mówi, jest, mówi. Nikt ją na początku tak nie ruszała, później zauważyłam coraz bardziej, ale nie było tak, żeby non-stop siedziała i modliła się, czy coś takiego. Nie, była normalną, gdzieś tam poszła z koleżankami, wyszła. Normalnie, kiedy miała się modlić, to się pomodliła. A co ją skłoniło do tego, żeby w ogóle pójść na wspólnotę? Chyba katecheta, który ją uczy, który uważała go, jak ona zawsze mówiła, za swojego tatę. Mówi, to jest mój tata. Czyli standardowo tak naprawdę, jak w tym wieku jest. Mówi, to jest mój tata, mówi, on ją uczy katechety i nawet gitarę też jej Grzesiek wybierał, także bardzo, też cudowny człowiek. I chyba on ją tak nakłonił i chyba koleżanki takie, troszeczkę starsze od niej, ale chyba i koleżanki tak samo. Tak zaczęła chodzić i mówię, no później, nawet jak była w domu, po szpitalu, ona jak mogła, no bo nie zawsze mogła, wiadomo, po tej chemii, to leciała też zawsze do kościoła, bo ona musi pójść na spotkanie. I ona tam widziałam, że się fajnie czuła. Widziałam takie jej, to jak przyszła, jak ona opowiadała w ogóle o tym. Ona tak miała uchachaną buzię normalnie i mówię, no wiecznie opowiadała, mamuś, robiliśmy to, mamuś, tak śpiewaliśmy, a to tak, a to jedziemy na rekolekcję. No cały czas o tym gadała papieżowi. Także mówię, no ona nie wiedziała, jak to zrobić. Mówi, nie wiem, wstać, nie wstać. To też opatrzność. Pan Bóg nam zsyła ludzi, prawda? Żeby nam pomogli. I mówię, no ta Polka mówi, no zobaczyła, że Ada płacze i zobaczyła, no, że ma Polska jeszcze czapkę miała Ada. I odwaj mówię, ona tak fajnie podeszła i mówiła, że żebyśmy z drugiej strony jeszcze podejrzeli, że tam jeszcze będzie jeden przejazd. I wtedy Adzie się udało ten list podać. Mówię, no i chyba to gdzieś tam, gdzieś z góry ktoś tam czuwał jednak nad tym, żeby ten list dotarł do papieża jednak. Na pewno. Jaka Ada była przed chorobą? No ze zdjęć można wywnioskować, że była bardzo żywiołowa. Bardzo. I taka chyba postrzelona trochę, prawda? Bardzo. Tak. To mówię, to ona miała 1000 pomysłów na minutę dosłownie. Miała pani z nią jakieś problemy wychowawcze? Nie. Nie miałam. Oj, tam miałam jeden nieduży. Jak to u dzieci? Jak to nie, no właśnie o to chodzi, ale to był głupi, wiek gimnazjalny się zaczął, ale później obiecywanie i to było 2 tygodnie może tylko przez chwilę, ale tak to nie było, żeby nie wracała na noce, żeby późno wracała, jak miała być o 22, to było o 22. Albo jak chciała dłużej zostać, to zawsze zadzwoniła. Także nie miałam z nią problemów. Zresztą miałam świetny kontakt z Adą. Naprawdę super, bo mówię, ona opowiadała mi o takich rzeczach różnych, których no, nie sądzę, czy ja bym swojej mamie mówiła. No, Ada o tym mówi w filmiku na pani urodziny, który mnie osobiście totalnie wzruszył. Podłoga była cała mokra od łez. Ja też zawsze co roku oglądam ten filmik, co roku go włączam. Bardzo wzruszający i na pewno go Państwu pokażemy.
gdzie Adam mówi, że mamo, jesteś moją nie tylko mamą, mm-hmm. ale najlepszą przyjaciółką, mm-hmm. mogę ci powiedzieć wszystko. Mm-hmm. No my tak, mówię ze sobą, tak w sumie tak się też wydurniałyśmy, czasami wygłupiałyśmy i mówię, gdzieś tam jak szłam, nawet wyszłam z koleżankami, a ducha szła ze mną. I ona nie czuła skrępowania, że są starsze osoby. Nie, ona po prostu luźno z nami rozmawiała, no ale wychodziła też z dziewczynami, wiadomo. Nie ma nic piękniejszego mm-hmm. niż taka przyjaźń, bo to jest przyjaźń zawsze czysta i mm-hmm. zawsze prawdziwa, zawsze mówię, szczera. No, szalona, naprawdę bardzo szalona dziewczyna i mówię, no zawsze, no ona to taki żywioł, naprawdę żywioł był. Czasami to już mówię, Jezu, ile ty masz siły? No mówię, nawet jak chora była, to no, mówię, zobaczą Państwo na tych filmikach, co ona wyprawiała ze mną. Jak mnie jakimiś na babeczki muffinkami rzucała, także mówię, no żywią, no po prostu żywią. Nawet mówię, jeśli była chora, to ona, no wiadomo, no kiedy była po chemii, to była, no to była zmęczona. Ale jak już tak miała świetny humor, no to świetny miała humor. Miała ten list i nie chciała napisać adresu. Ojciec Filip mówi, napisz adres zwrotny. Nie, przecież mi i tak nie przeczyta, nie. Ojciec mówi, napisz. Napisała adres zwrotny. W dniu pogrzebu wyjęłam ze skrzynki list od papieża. Nie wiem, co mnie tknęło, żeby tam zajrzeć. Przeczytałam od razu, bo widzę pieczęć, wszystko. No, mówię, aha, mówię Watykan, mówię, o kurczę, mówię. Także wow. Mówię, to był szok, no był szok okropny. Mówię, Boże, mówię, no nie doczekała, żeby go przeczytać. Nowotwór, chemioterapia wiąże się to oczywiście z utratą włosów. Dla dziewczynki jest to duże przeżycie, myślę. Jak Ada sobie z tym poradziła? Na początku to był płacz. Bardzo płakała. Przeżywała. Ale na drugi dzień chyba przyjęła to spokojnie. Chciała, żeby przyjechała jakaś fryzjerka do niej, żeby jej obcięła na krótko. Obcięłyśmy na krótko. No, powiedziała, że jej fajnie w tej fryzurce. Bardzo była zadowolona nawet. Ale po 4 dniach powiedziała, ona jednak chce na łyso. Powiedziała, mama idź, zawoła panią Elę. Pani Ela Salowa obcinała dzieciom włosy maszynką. I zgoliła na łyso, powiedziała, że nie będzie musiała w końcu używać szamponu. Czy to było w tym momencie, kiedy Ada zauważyła, że włosy jej wypadają? Czy w tym momencie było... Czy w tym momencie podjęła decyzję o zgoleniu całkowicie? To znaczy, denerwowały już ją, że jej te wypadają i są wszędzie, że w jedzeniu, na poduszce. I ona zdecydowała sama, że ona chce jednak ich na łyso obciąć. Bo mówi, że ona nie chce, żeby wszędzie jej fruwały te włosy, bo stwierdziła, że i tak wypadną. To wolała ich zgolić maszynką. Ale widzę zdjęcia. Ada ma dużo zdjęć właśnie bez włosów. Nie krępowała się, tak, nie nosiła chusteczki, czapki czy No czy na początku nosiła kapelusz, który nieraz zapomniała na dworze i się wcale tym nie przejmowała, bo w jakimś tam czasie przypomniała mi, że nie ma kapelusza, ale powiedziała, że to jej nie przeszkadza w ogóle. W ogóle nie przeszkadzało jej, że... Bo miała perukę, którą założyła jeden raz. I powiedziała, że ona tego brzydzi się, nie dotknie tego, na tego nie będzie sztucznych czyichś włosów dotykać. I chodziła, w chusteczkach chodziła trochę, ale po oddziale na oddziale w domu nie chodziła. Do zdjęć też nie krępowała, żeby zrobić sobie bez włosów zdjęć. A ta była bardzo charakterna. Mhm, tak. I tak myślę, że lubiła gdzieś jakieś takie zmiany, na przykład kolczyk w języku, tak? Tak, na przykład. O czym pani nie wiedziała? Nie wiedziałam. Tatuaż też miała sobie zamiar zrobić. Tak, z tego, miała, tak. Tatuaż bardzo chciała sobie zrobić. To mówiła, że tylko, że jej doktor nie pozwoli w trakcie leczenia, wiadomo, nie wolno. Ale powiedziała, że ona sobie i tak kiedyś zrobi tatuaż i to ten miał być suwak na świecie.